radio krakow Teraz porozmawiamy o pogodzie, a Polacy uwielbiają rozmawiać o pogodzie. To niesamowite, ale klimatolodzy uchodzą za najbardziej skłócone środowisko na świecie. Za chwileczkę się o tym przekonamy. Czy będzie kłótnia w studiu? Nie sądzę, bo Agnieszka Wypych, klimatolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jest w towarzystwie doktora Wojciecha Maciejowskiego, geoekologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. A więc nie będzie zderzenia dwóch klimatologów, ale rzeczywiście tak. Jest, że oni się kłócą i kłócą i pani też się kłóci. No, może niekoniecznie powinniśmy dramatyzować. Rzeczywiście, opinie są podzielone. Na szczęście nikt z nas jeszcze nie użył pięści. Natomiast faktem jest, że to, w którym kierunku idą zmiany klimatu, jest rzeczywiście cały czas zagadką. Dla mnie zagadką jest, że są naukowcy, którzy są w stanie w 100% powiedzieć, że nie wiem, za 10 lat temperatura osiągnie taką, a nie inną wartość, bo z punktu widzenia naukowca wiadomo, że nic nie może być pewnego. W środowisku, które jest bardzo skomplikowane, mówię o środowisku przyrodniczym, oczywiście. E, czy przywołała pani e, doktora Gaja MacPersona z Uniwersytetu w Arizonie, który nie tak dawno opublikował pracę, że e, w ciągu dwóch dekad temperatura na Ziemi wzrośnie do 12 nawet stopni i że to grozi wręcz końcem cywilizacji? No rzeczywiście jest to jedna z opinii, które gdzieś tam krążą, krążą. No, powiedzmy na gorąco, są bardzo współczesne, ale nie jest on jedyną osobą, która różne tego typu teorie wygłasza czy też wygłaszała. Wszystko wynika z tego, że to jaki, jak będzie wyglądał klimat za ileś tam lat, za 100, za 50, jest efektem modelowania tychże warunków, a model może pokazać różne wyniki w zależności od tego, jak go skonstruujemy. No właśnie, drugi model mówi o tym, że grozi nam epoka lodowcowa niczym z serialu Gra o tron. Szczerze mówiąc, ja nie wierzę ani w jedną, ani w drugą stronę, z tego względu, że ja zajmując się krajobrazem, gdyż nie jestem klimatologiem czystej krwi, wiem jedno środowisko przyrodnicze w dużej mierze oczywiście zależy od warunków klimatycznych, zależy bardzo często od wielu cech klimatów, które go w jakiś sposób kształtują, ale też. Elementy inne przyrody, typu stosunki wodne, typu cała biosfera, czyli szata roślinna przede wszystkim, jak i pewne elementy świata zwierzęcego, są w stanie również na tyle modyfikować sobie świat, a więc również i klimat, że nie byłbym tutaj absolutnie zwolennikiem tego, że grozi nam mega wielkie ocieplenie w krótkim czasie, jak i jednocześnie mega wielkie oziębienie. Tym bardziej, że ja przytoczę tutaj takiego brytyjskiego naukowca, który w końcu lat 80. że tak powiem, wziął i stworzył taką hipotezę. Ona istnieje pod nazwą hipoteza Gai. Naukowiec nazywa się James Lovelock, który na podstawie swoich badań i badań bardzo wielu innych stwierdził, że środowisko przyrodnicze na Ziemi jest w takiej tak zwanej homeostazie, czyli jest na tyle bardzo stabilne, że oczywiście występują pewne zmiany, występują y, pewne procesy, które go modyfikują, ale że tak powiem, nigdy one, nawet jeżeli mają z naszego punktu widzenia przebieg katastrofalny, y, mogą być, że tak powiem, zatrzymywane, hamowane przez inne czynniki.